Witam Was bardzo serdecznie, tu Elizabeth Iron i zapraszam Was na kolejny odcinek z gry Outriders. Skończyliśmy sobie w takim miejscu, że mamy dołączyć do ataku na buntowników. Jeśli jesteście nowymi widzami, to prosiłabym Was bardzo o, no nie wiem, o zostawienie subskrypcji, o napisanie czegokolwiek, o to, żebym wiedziała, że to co robię to ma sens i wam się to podoba, a wiem, że to po niektórym się podoba, tylko się wstydzą. Nie wiem, wstydzą się zostawić subskrypcję, bo nie wiem, bo nagle może zniknę pewnego dnia, czy coś takiego, lub no nie wiem, mam mało subskrypcji, co wstyd. Nie wiem, nie rozumiem tego, więc jakbyście mogli właśnie w taki sposób wesprzeć mnie, bo to jest dla mnie wsparcie. Mam nadzieję, że dobrze o tym wiecie. Pewnie wiecie, ale nie chcecie. Dobrze. Będziemy sobie robić zadanie. Od teraz będziemy tak się witać, że będę wam o tym mówić. Bo na końcu to chyba nikt nie dogląduje moich odcinków do końca, więc też musi się ta długość zmienić do 30 minut. Bardzo możliwe. No nie wiem, no. Nie wiem, co ja źle robię. Inni, nie wiem, inni może mają większe szanse względem, nie wiem, może mój głos komuś nie pasuje, może nie pasuje do nagrywania jakichś takich serii Zagrajmy. Nie wiem, może zaczynam pracować nad moim normalnym kanałem filmowym. Tam będą, tak jak mówiłam już wcześniej, że będą się pojawiać filmy odnośnie filmów. Ewentualnie recenzje filmowe, jakieś tam top z tego roku, tamtego roku. Na niedługo się rok kończy, więc pewnie wrzuci się tam, pojawi się jakiś właśnie top 10, albo top 5, nie, top 5 to by było za trudne. Było fajnych filmów, które wyszły w tym roku. Bądź jakieś tam trailery, newsy będę opowiadać, filmowe, update'y mojej kolekcji, bo gdzieś tam postaram się raz co miesiąc kupić sobie jakiś film, bo i tak kupuję filmy, więc to i tak będziecie widzieli, co tam fajnego w danym miesiącu się, o jakie filmy moja kolekcja się powiększy. I tak jak mówiłam, że to będzie może 3 filmy tygodniowo. Może trzeba taką taktykę sobie postawić, a nie się denerwować, stresować. Dzisiaj, bo to nie ma sensu. Posmakujemy zwycięstwa! Potężny, nowy alter jest z nami! No super, ja. No i tak nas bezstresowo będziemy sobie o filmach. Co kanał o filmach? Nie powiem, że nie. Ale też ja chcę swoje 3 grosze wcisnąć, bo u mnie filmy są bardzo ważne w życiu. Bardziej bym właśnie powiedziała, że właśnie z filmami jestem od najwczesnych lat niż z grami. No ale... Zażyjemy, zobaczymy. Oczywiście, że musi trafić. No i zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać nam. Bo chyba najwyraźniej nie pasuje moje Zagrajmy. Moje nienormalne Zagrajmy, nazwijmy to szczerze, bo niektórym... Nie wiem, nie wiem. Albo ja mam pecha, jak to w życiu, ze wszystkim innym. To, co robię, nie ma sensu. Nie wiem, nie wiem, co mam myśleć. Mam prawnik dalej pewny, tak. Do końca tego roku uda ci się zdobyć 200 subskrypcji. Marzenia ściętej głowy. Marzenia ściętej głowy. I że w przyszłym roku jakieś 500 wskoczy, może końcem roku 1000. Bardzo ładne marzenia. Które się raczej pewnie nigdy nie spełnią.
żeśmy rozmawiali na ten sam temat i co? A też ostatnio mi się trafiła osoba, która twierdziła, że mnie subskrybuje, tak, fajnie. Nie, ja cię nie usunąłem i tak dalej. Ej, tak wiem, że usunęła. Nie ze mną takie numery. Ale byście się kuźwa okupali, dziady pieprzone. A w nosie was ma, chodźcie tu. A ty gdzie, kuźwa, chodź tu. Czekajcie, bo ktoś coś dropnął. I nie wiem, co ja mam dalej robić. Tak mu mówiłam, nie wiem, wczoraj w Falloutie, w tej drugiej części, że po GTA nie będę dodawać nowej serii, bo to nie ma sensu. Nie ma największego sensu. O co, na co? Żebym się stresowała. Nie mam pojęcia. Chciałam, że już było tak ładnie, tak jak wam mówiłam ostatnio w tym, że kurczę, listopad jest tym przełomowym miesiącem. W ogóle listopad jest świetny był w tym roku. Ogólnie, nie tylko gdzieś tam mój kanał związany, ale też... Ale nie, no, zawsze musi coś iść nie pod górkę i raczej ja muszę mieć pod górkę. Czy gdzieś się coś tu znajduje? Ile kuźwa ich tam jest jeszcze, przepraszam. Bardzo. Wow, ile was tu kuźwa jest. Usrało was wszystkich. Aha, on już nie żyje. Kurde mać. Maszynówka by się mi zdała jakaś. No super, że w ogóle wpadłam w którą inną stronę. Przepraszam bardzo, czy ja tu tylko walczę, czy kuźwa co jest? No i zdechnę zaraz. Bo czuję się, jakbym tylko ja tu była, reszta ma to w nosie. No i kurde, zabraknie mi. Gdzie ty robisz? Co ty robisz? No przyklej, żeś mi się do tego, kurde mać. No i maszynówka by mi się tu przydała i tyle. Dzięki. Jakiś kamper jest głupi.
Ja bym pozbierać może fanty. Chciałbyś, kuźba. No już nie mam pewnie amunicji. Dobra, coś tam było. Aha, trafiłam sobie fajnie. A ty czego ty... No super. Maszynówkę muszę zmienić. Grzyba mi, kurczę, ten... Jak nie zdążę... Normalka. Dobra. Beznadziejne te rzeczy. Jak sobie zrobimy? Bo i tak potrzebuję snajperkę na te dalsze cele. I co, znowu wszystko od nowa, no nie? Standardowo, kuźwa mać. No coś mi się... wydaje. Więcej tu, kuźwa, was nie było, do cholery jasnej znowu! Masakra jakaś. Bliżej się, kuźwa, nie dało podejść, co? No nie, no nie, ten... Może kogoś trafię. No pakuj, żeś się, kuźwa, nie wkurzaj mnie, kobieto. W kogo to, kuźwa, poszło, co? Wiecie, że nie, nikogo. No i co to by, kuźwa, leniw się jedne? Naprawdę. Strasznie oni nie ogarniają. No i kto mi to tak... Wow. Zajebi się po prostu. Wow, fajnie. Fajnie ostatnio gram, ale wszystko dlatego, że jestem wkurzona. Super. Każdy jest zadowolony, mam nadzieję. Przymknij się.
Tak, chyba z kilometrów do mnie trafiacie po prostu, takich wysokich. No, tak, oczywiście. Oczywiście, przecież no. Ja mam bezbłędną celność z każdej odległości. No gdzie ty się, do jakiej ty się ściany, kuźwa, przyklejasz? No i zaś mi postać dechnie. No bo czemu by nie? Bo tak być powinno. No gdzie idziesz? A ty kuźwa, czego tu szukasz, gnoju? Bezstresowe granie. Bardzo bezstresowe. Ci nasi kompani to kuźwa, tacy są beznadziejni, że to się w głowie człowiekowi nie mieści. Zobaczmy, co za beznadziejne przedmioty nam dropły. Kurteczka. Kłódki. Co to w ogóle daje? A on nawet zdrowie. Tak, chyba nie bardzo. Tak, nie bardzo to działa. No i napierajcie tam do przodu. Come on, do przodu, dziady. No tulaj się, kuźwa mać, no. Tak, wchodźmy pod lufę, debilu. Gratki. Przepraszam, gdzie ja wpadłam? O co chodzi? A reszta kolegów gdzie? No co wy nie powiecie, kuźwa, jak jeszcze byście mi pomogli. Chodźcie tak w kupę, dziady, zapuściane. Pierdzielam. Chodźcie za mną, debile. Jak jesteście takie chętne, a widzę, że bardzo chętne jesteście. Wystarczy jeden tam dednie i zaraz będą płonąć, wchodzić w płonące te. Bo to są takie mózgi. Gincie. We dwoje.
No jak nie mogę użyć umiejętności? Nie opowiadajcie bajek głupiemu. Dzięki, żeś mnie kuźwa zblokował. No to co to miało być? Aha. Fajnie ty trafiasz, kurde. Nie, no niebieska rzecz, no kasacje oczywiście, no. Super po prostu, zajebista gra. Pycha mam. Mhm. Dzięki za nic. Dobra, może z nimi reszta ma sobie jakoś tam radę, bez... oczywiście. Nie wiem, kto wam inteligencję pisał, ale się przesadził troszkę. No ruszylibyście się, co? Tak, zatrzymi się kuźwa na tym, bo tak będzie najlepiej. O, dzięki, dzięki. Grzało was. Masakra. Wow, jeszcze wy tu jesteście, kurde mać, no. Jak się go zasłonił, no brawo ty, kolego. Jeszcze jeden, co? Ile was tam jeszcze jest? Trzech cwaniaków chyba, o ile nie więcej. Panie, że ja tam nic nie trafiam tam. No wam wszyscy, kurde, wszystkim tym przeciwnikom głowy odpadły. Cwaniakom jednym. Wow, jeszcze jeden jest ten. Ratata, kuźwa.
Ratatatata, kuźwa, strzaniaki jedne. No już się musiał trafić. Ale nic ci to nie da, kurde, cwaniaku jeden. Boże, ile was jeszcze tam? Dwóch, trzech jest, sorry. Trzech debilów. Dobra, zostań tam, tylko mi nie klepnij w plecy, bo kurde, to będzie zło. Ja chcę pozbierać fanta. Spodenki do kasacji, ale... A ty co, kurde? Aha, już widziałam dużego. Ale jemu trzeba, wystarczy ten, tam, w ten plecaczek. Mówię, w plecaczek, kuźwa mać, płoń! Ty to samo. Fajnie, że się bugujesz, kurde. No. Trzeba było nie zaczynać. No oni z nami, niech kurde nie zaczynają. Jak beznadziejstwo dropu. Kabiedny tara. No super. Marzyłam o tej umiejętności. Z samego początku. Fajne spodenki. Nic poza tym. Dobra. A my ci chyba mamy fulla. Zaatakuj bunkier! A to co było? Wycieczka? Szkolna jakaś? Ruchy! Ruchy! Wow, nagle się pomocnicy zjawili. Super po prostu. To była łatwizna. Ciekawe. Wciąż ten złom, Coleman? Ej, przynajmniej nie liżerowa sierżantowi. Dawaj to. Co to jest? To ze Starego Świata. I tak nie zrozumiesz, bo nie umiesz czytać, dzbanie! Wybacz, babciu. To wojna, a nie biblioteka. Ej! Moja babcia była generałem! Zamknij, kurwa, ryj! Nawet nie znasz swojej babci. Widziałeś to? Spokojnie. Alchemik. A nie alchemik! Nowy Altert! Jesteś tu, żeby dokończyć, co Set zaczął. Nie musimy walczyć! O, wprost przeciwnie. Walczysz z nimi. A to znaczy, że z nimi umrzesz. No to super, walka z bossem. On będzie czułym punktem jego. Dzięki! Marzyłam o walce z bossem! Kurde mać! Więcej życia nie mogło ci dać, co? Co, gro? Pierdzielaj. Mógłbyś tak stać. Nie obraziłabym się ani trochę. No, ała.
Fajnie, że ja płonę. Super po prostu. I tak oto mi skończyła się amunicja do mojej jebistej. Zajebistej broni. Jak tam ten czuły punkt? Kurwa, dzięki za tornado płomienne. No i super, do ognia sobie skacze. I zdech pies będzie zaraz. Chyba, że... Jakimś kuźwa, co on się teleportuje? Co to ma być kuźwa mać? No nie, no bez jaj. Co to za jaja? Co to ma być? Super, skipniemy sobie oczywiście tą scenę. Tylko z boss. Walka z bossem. Strasznie masakryczny on jest. Dawaj te plecy brzydkie twoje. Wow, dzięki, kurde mać. Aha, on się teleportował, dziad pieprzony. Jego to tylko łaskoczy te moje ataki chyba. Bardzo go to łaskoczy. On to ma... w nosie w ogóle. Ja po którym razie kurde go załatwię. Przestań zajrzeć święty spokój człowiekowi. No i super. Super, to nie ma sensu. No przestań mi się jarać, kuźwa mać! Co ty robisz? No bo ja cię, kuźwa, nie powstrzymam, bo ty jesteś jakiś... przesadzony. Jak tam już szokam? Spierdzielaj z tym ogniem. Aha, tędy nie przejdę. Aha, aha, aha. No co? Ja płonę, jak zwykle. No weź się, kurde, uciekaj! Molo. No co ty nie powiesz, że mnie nie powstrzymasz, no. Gratulacje. No nie, no kuźwa to ma naprowadzane, no. Several days later. Zajebiście. Tak nie zmieniam mojej taktyki. Chciałem się być snajperką. No się to mam. Szybko. Drujący płomień. Super, gratulacje. Ja tak już tego też gratulacje, głupi debilu. Umiejętność nie zgo... Nice joke.
No i super, no. Już nie masz amunicji, no nie żartuj ze mnie. Kobieto, no wiesz ty co. O kurde, jak 1000 poszedł mu w główkę. O, to mi się podobało. Ty w dupie byś dostał, kurde. Gdzie poszłeś, cwaniaku? Tak to ja sobie mogę, wiecie, 100 lat za murzynami trafiać i nic mi to nie da. No 1000 dostał, co z tego? A amunicja mi się skończyła, kurwa! Dobrze, gdybyś tak zszedł już, gościu. Bo mi się nudzi. Nie. Będziesz debilem. O kuźwa! No nie, no spierdzielaj, pani! Pani, nie rób takich mi. Pani, nie rób mi tego. Pani, nie rób mi tego. Nie rób mi tego. Pierdzielam, musimy trochę pobiegać. Cardio. Co jest jakiś... A, gdybym jeszcze tak trafiała. Trafiała. Podkreślę słowo. No nie, płoń mi, kobieto. No tak 100 lat ja jeszcze będę walczyć z dziadem kapuścianym. No sukin kot, no. Uciekaj mi, proszę cię. Już po tobie. No nie, jeszcze nie po mnie, dajże żyć człowiekowi biednemu.
i wygrać jakoś. Masakra z nim to. Odejdź. Co ty nie powiesz? Jeszcze żyje. Ale to się znowu skończy, jak się skończyło ostatnio. Jak nie można, jak można, nie oszukuj ty mnie, kurde. A jejku, ty debilu. Masakryczny on jest, naprawdę, nie życzę nikomu. Jeszcze jakoś żyje. Jeszcze, ale to tak... O, to by było złe. No jeszcze troszkę, mam nadzieję. Mam nadzieję, że dropnie coś. Coś naprawdę fajnego, bo to będzie. Największe zło. Jeśli nie dropnie nic fajnego. Come on. Jeszcze nie, jeszcze stoję na nogach. Ale wkurzanie i to wszystko było moje. Nie. Giń, kuźwa! Moje marzenie, giń! Giń, mami, kuźwa! Ła, moje nogi. Masakra z nim! Gińże, no! Nie, to jest faza pierwsza. Cały ten Boże. Ty, gościu, na plecach, pomóż mi! Pomóż mi! Gościu, na plecach. No nie! No nie, żartujcie, że to jest faza numer jeden, bo się kurde wkurzę. Tak zginiemy. Popularnie. Proszę, nie żartujcie ze mnie. To gro. Ale by to było złe. Co to kuźwa ostatni boss gry jest? Do jasnej ciasnej nie sądzę. To jest ostatni przeciwnik. To wdzięczność za uratowanie życia? Wiedziałem, że moja wróżbitka się nie myli. Wiedziała dokładnie, gdzie cię znaleźć. To koniec. Była umowa. Dałem słowo. Możecie iść. Możesz komuś innemu truć dupę przepowiedniami. Ten szturm. Powiedzcie mi, że to nie było na darmo. Dobre wieści. Oczywiście, to była masakra. Ale gdy wy zabawialiście to plugastwo, my zajęliśmy front. Powiedz mi,
Na pewno nie chcesz tu zostać? Czy? Alterdzi mogą liczyć tu na luksusy. Wielka chwała, kobiety, faceci, znawcy u twoich stóp. Dzięki. Ale mam coś do załatwienia. Wschód? Kamieniołom jest nasz. Dalej jest kraniec świata. Dlaczego Gutmann cię tu w ogóle wysłała? Żebym przejechała pole minowe. Taka była umowa. Marszałek Bailey zna drogę. Przeprowadzi wasz konwój. Co? Nie ma kurwa mowy! Narysujcie mapę, dajcie wskazówki, jej nie bierzemy. My? Nie mówiłam, że ciebie zabiorę. Pamiętaj, że zawsze możesz wrócić, ale nie podejrzewam, żeby udało ci się wrócić żywcem. Odczep się. Nie chcę niańczyć kolejnej osoby. Umiem o siebie zadbać. Ale nie tam. Hej, czekaj! Walczy się do końca. Tano! Co to właśnie było? Stąd właśnie wiem, że powinnam jechać z tobą. Anomalia mnie też odmieniła. Tylko, że ja mam jedynie wizję. Koszmarne wizje, cały czas. Poza jedną, która jest piękna. Jest w niej ta planeta, ale cała porośnięta zielenią i to jest przyszłość. I zawsze jest ze mną ktoś jeszcze. Ja pewnie. Nie widziałam twarzy, Boże. Ale głos. To ty. Cokolwiek chcesz osiągnąć, wiem, że ci się to uda, ponieważ na końcu stoimy na łące razem. Nie podziękuję. Dobrze, skończymy sobie ten odcinek. Mam odcinku. O, masakryczny ten moloch był, ale wydaje mi się, że... Nigdy nie wierzyłem w ten... Wydaje mi się, że pewnie może jeszcze będziemy z nim walczyć, że to nie było jedyna walka, bo tak się skończyło, jak się skończyło. Niby... Myślałam, że to jakaś faza pierwsza. No ale nie, na to wygląda, że chyba jednak faktycznie będziemy walczyć z molochem jeszcze. Dlaczego nie alchemik, tylko moloch? O co chodzi? Dobra, jak mówię, co tam mamy? Chyba mamy właśnie tylko wyróżnienie. Nowe przedmioty, hura. I co mamy? Mamy tylko ten główny wątek. No, wszystko mamy poboczne porobione, więc polecimy sobie dalej, zobaczymy o co chodzi. No nic, dzięki za oglądanie. Proszę o subskrypcję, jeśli wam się podobało. Komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami ze znajomymi gdzieś tam na jakichś fajnych stronkach, bo mi bardzo miło i bardzo mi to pomogło. No a my słyszymy się w kolejnym odcinku z gry Outriders. Dzięki, cześć.